Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie na zgromadzeniu, które się nazywa Kawiarnia Naukowa, które weszło już w zwyczaj u nas. Tym razem ma nieco inny, bo rocznicowy charakter. Obchodzimy 200-lecie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Witam Państwa wszystkich, a w szczególności naszego prelegenta, pana profesora Franciszka Ziejkę, i witam młodych artystów z Akademii Muzycznej w Krakowie. Panią Paulinę Matusiak, panią Gabrielę Karpiesiuk i panią Salomę Kitaja. Panie uświetnią nasz rocznicowy wieczór. Proszę Państwa, dzisiejszą kawiarnią naukową wchodzimy w kulminacyjną fazę, żeby tak powiedzieć, naszych obchodów 200-lecia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Ja nie będę mówił, dlaczego ta rocznica jest dla nas taka ważna, bo zaraz powie o tym pan profesor Ziejka. Może nie tak zaraz. Ja tylko przypomnę, a częściowo zapowiem cały program naszych obchodów. A mianowicie 19 czerwca przy okazji naszego walnego zgromadzenia otwarliśmy wystawę Wspólnota Umiłowania Nauki urządzoną w Archiwum Nauki Pan i Pał w Krakowie. Tego samego dnia mieliśmy drugą wystawę, skromniejszą, ale interesującą, a mianowicie tutaj w holu naszego budynku wystawę portretowych wizerunków prezesów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Ta wystawa dzięki życzliwości władz miasta 4 sierpnia wywędrowała na Planty i do końca sierpnia wzbudzała umiarkowane zainteresowanie Krakowian i nie tylko. 23 listopada mieliśmy kawiarnię naukową, w ramach której pan doktor Dariusz Reśko mówił na temat Krynica, Zdrój, kurort tradycji czy nowoczesności. Co powinno zwyciężyć? Więc ja na pytanie tutaj nie odpowiem, ale wyjaśnię tylko, że nie przez przypadek mówiliśmy tutaj o Krynicy Zdroju, dlatego że jej początki w niebagatelny sposób łączą się z Towarzystwem Naukowym Krakowskim, o czym szerzej będzie za 2 dni w tej sali mowa. Proszę Państwa, dzisiejsza kawiarnia z koncertem i wykładem pana profesora
Ziejki właśnie otwiera ten tydzień kulminacyjny obchodów. Tamte obchody nawiązywały po trosze do pewnych dat ważnych dla towarzystwa, mianowicie zebrania, wystawa czerwcowa, wystawa sierpniowa były około daty uchwały Senatu, wówczas się to nazywało Rady Głównej Uniwersytetu Krakowskiego, jeszcze nie Jagiellońskiego, o powołaniu do życia Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego. A za dwa dni rozpoczynamy naszą sesję naukową dokładnie w dwustulecie, przyjęcia statutu i rozpoczęcia działalności przez towarzystwo. Proszę Państwa, po wykładzie mamy otwarcie małej wystawy urządzonej przez wspomniane przeze mnie archiwum w holu Polskiej Akademii Umiejętności pod tytułem Gdy jedna myśl rodzi drugą. 8 grudnia, czyli jutro, mamy wydarzenie, może niezbyt spektakularne, ale przywiązujemy do niego wagę. To jest debata z udziałem przedstawicieli towarzystw naukowych, takich akademijnych towarzystw naukowych polskich. Debata będzie poświęcona właśnie roli tego rodzaju towarzystw i tych towarzystw właśnie w Polsce dzisiaj w warunkach internetu, szybkiego przekazu informacji i tak dalej. Chcemy sobie wspólny pogląd na te sprawy wyrobić. I wreszcie 9 i 10 grudnia w tej sali odbędzie się ta impreza główna, sesja naukowa 20 referatami, na którą oczywiście wszystkich Państwa w imieniu władz Polskiej Akademii Umiejętności, w imieniu także własnym serdecznie Państwa zapraszam. I wreszcie 9 grudnia będziemy mieć imprezę towarzyszącą, otwarcie kolejnej wystawy w pracowitym naszym archiwum, wznosząc gmach narodowej wiedzy. I na tę wystawę także Państwa serdecznie zapraszam. Chciałem jeszcze powiedzieć, że wybiliśmy medal okolicznościowy z okazji tego 200-lecia, a jutro wydaliśmy książeczkę pamiątkową, którą przy okazji sesji będziemy wręczać naszym uczestnikom, kto zechce przyjść. No i teraz zapraszam artystów, panią Paulinę Matusiak-Skrzypce, panią Gabrielę Karpiesiuk-Wiolonczerę, panią Salomę Kitaja-Fortepian. Artyści zagrają dla nas trio fortepianowe C-dur numer 27 Józefa Haydna. Proszę Państwa, to pozostaje mi tylko
Państwa zaprosić.
Bardzo dziękuję artystkom, zanim nas opuszczą. I myślę, że mogę zaprosić pana profesora Ziejkę. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, tytuł jest trochę niezwyczajny, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy przedstawię państwu ten wykład, wyjaśni się. Może mi się uda także i równocześnie posługiwać tym tutaj narzędziem. Proszę państwa, tak się składa, że zawsze, kiedy przystępujemy do opracowania jakiegoś tematu, a szczególnie jeśli mamy przed sobą jakąś rocznicę, to oglądamy się wstecz w stronę tych, co przed nami zajmowali się podobnym tematem. Bo tak się składa, że sprawa historii Towarzystwa Naukowego Krakowskiego jest dosyć dobrze rozpoznana. I pomyślałem sobie, przygotowując dzisiejszą, bo to tak nie ma być to w pełni absolutnie wykład uniwersytecki, ale pomyślałem, żeby oddać sprawiedliwość na początku tym, przede wszystkim przynajmniej symbolicznie, tym osobom, które przede mną zajmowały się tymi sprawami. A zatem chciałbym troszeczkę, przepraszam, może się to uda, o badaczach dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego kilka słów powiedzieć. Okazuje się, że tę listę otwiera nie kto inny, jak właśnie Józef Majer. Ten sam, który tutaj patronuje nam, ale trochę inne zdjęcie. Józef Majer, który był przez wiele lat
był prezesem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, co więcej, który był ostatnim prezesem Towarzystwa Naukowego i który był pierwszym prezesem Akademii Umiejętności. Stąd po prostu człowiek zupełnie wyjątkowy w dziejach naszego Krakowa. Jest taka praca poświęcona jemu sprzed lat. Myślę, że jednak najważniejsze to, co tutaj o czym chcę wspomnieć, to o jego takiej pracy, którą nie tak dawno Polska Akademia Umiejętności wydała, ten pogląd historyczny. Pogląd historyczny na Towarzystwo Naukowe Krakowskie z czasów jego związku. Ale oprócz naszego właśnie prezesa Towarzystwa Naukowego, szczególnie w okresie powojennym pokazało się cała gromada historyków nauki, którzy zajmowali się tymi sprawami. I chciałbym tutaj przywołać kilka nazwisk, dziękując równocześnie bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jest na sali pani dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, pani Ricie Majkowskiej, bowiem to dzięki niej udało mi się pozyskać zdjęcia tych, jak państwo widzicie, nie są to zdjęcia powycinane gdzieś w archiwum, ale udało mi się pozyskać. Pani Danuta Rederowa, autorka kilku książek o naszym Towarzystwie Naukowym Krakowskim, ale także i wielu artykułów. Dalej Renata Żurkowa. Są to osoby, które tutaj przywołuję, Bogumiła Sznajdrowa. Także to wszystko z lat po II wojnie światowej, mniej więcej do lat 80. Pani Renata Dudkowa, dopiero właśnie chyba 2 miesiące temu odeszła od nas na wieczną służbę. Okazuje się, że są to panie, które pracowały nad archiwach, a jest pani właśnie, widzę, serdecznie jeszcze raz dziękuję, pracowały właśnie nad archiwami tychże właśnie tego Towarzystwa Naukowego, oddając ogromną, w tym wypadku ogromną tutaj zasługi podnosząc dla nas. Dodałbym jeszcze tutaj kilka innych nazwisk: Krystyna Stachowska, Maria Świątecka, Mirosława Hamcówna z Wrocławia, a spośród panów Józef Dużyk, Zbigniew Jabłoński czy też Jan Staszel. Proszę państwa, niech to będzie jako pewne takie spłacenie długu wdzięczności tym osobom, z których także prac korzystały. Na początku chciałbym powiedzieć o duchowym ojcu i założycielach towarzystwa. Walenty Litwiński, ja nie przeczytam całego tekstu, tak mi się rozpisało trochę za dużo, więc proszę w pewnym momencie, jak już zanudzę państwa, to proszę dawać znaki niepokoju, ale postaram się przynajmniej streszczać fragmenty niektóre. Walenty Litwiński, rektor Szkoły Głównej Krakowskiej, a zarazem pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego, w dniu 25 lutego 1816 roku, bo wtedy odbyło się pierwsze posiedzenie dopiero Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, na pierwszym tym publicznym posiedzeniu towarzystwa przedstawił odczyt zatytułowany O Towarzystwach Naukowych, w którym przywołał zarówno starożytną tradycję towarzystw naukowych, Akademię Platońską w Atenach, Akademię Aleksandryjską, tak samo średniowieczne Akademie Włoskie w Neapolu, Mediolanie, Florencji, Rzymie, czy późniejsze niemieckie, angielskie, francuskie i austriackie. Wspomniał też o polskich inicjatywach w tym zakresie, o Towarzystwie Uczonych założonym przez biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego w Warszawie w 1753 roku, czy też o Akademii Radzymińskiej założonej 20 lat później przez Augusta Sułkowskiego. Wiele ciepłych słów Litwiński poświęcił Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Warszawie założonym w 1800 roku. Jeszcze do niego nawiążę, ponieważ to jest to towarzystwo, które rozwiązane w 1832 roku na fali represji po powstaniu listopadowym odeszło w przeszłość, a wówczas zastąpił to towarzystwo, rolę tego towarzystwa warszawskiego przejęło nasze Towarzystwo Krakowskie. Podobnie także i kiedy pierwszy wykład na
w dniu 7 maja 1873 roku, w czasie inauguracyjnego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności, wygłosił Józef Majer i on również poświęcił właśnie, przedstawił właśnie sprawy związane ze stowarzystwami naukowymi i istniejącymi wówczas w Europie. Rzecz w tym, że kiedy się i czyta jeden tekst i drugi, a także kiedy się sięga do innych opracowań, to wszystkie właściwie wskazują na jedno, że zawsze od początku powstawały towarzystwa obok uczelni wyższych. W wypadku naszego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego prawdopodobnie, ja nie jestem historykiem zawodowym nauki, ale wygląda na to, że jest to jedyny wypadek, kiedy powstało ściśle połączone z uniwersytetem. W tym wypadku powstało w ścisłym związku ze Szkołą Główną Krakowską, bo tak się wówczas nazywał nasz uniwersytet. Na początku chciałbym zauważyć, że powszechnie dziś znana koncepcja uniwersytetu takiego, na którym profesorowie mają obowiązek nie tylko kształcić studentów, ale i prowadzić badania naukowe, ta koncepcja zrealizowana po raz pierwszy w 1809 roku w Berlinie przez Wilhelma von Humboldta w Polsce pojawiła się dużo wcześniej. Okazuje się, że ten właśnie reformator naszej Akademii Krakowskiej, Hugo Kołłątaj, przygotowując w roku 1776 reformę naszej uczelni, postanowił połączyć dydaktykę z pracą badawczą. W tym celu profesorowie poszczególnych akademii, czyli używając powszechnie przyjętej wówczas terminologii wydziałów, mieli tworzyć łącznie z osobami dobranymi spośród uczonych niezwiązanych z uniwersytetem towarzystwa naukowe prowadzące badania w zakresie reprezentowanych przez poszczególne wydziały dyscyplin. Reformator Akademii stawiał przed mającymi się skupiać w owych towarzystwach uczonych takie zadanie jak, przypomnę tylko, cytuję, doskonalenie języka ojczystego, poznawanie bogactw naturalnych kraju, udoskonalanie rolnictwa, poprawianie prawodawstwa, podnoszenie stanu zdrowotnego społeczeństwa. Jak pisze jedna z badaczek przywoływanych tutaj, przyświecała mu raczej myśl o doskonaleniu świata niż o jego poznawaniu, ale przecież rozumiał on, że poprawianie świata i życia dokonywać się może jedynie w oparciu o jego dogłębne poznanie. Dlatego dążył do powiązania nauki z życiem, ale nie do całkowitego podporządkowania jej zadaniom praktycznym. Przywołuję, to jest rok 1776. Te koncepcje Kołłątaja niestety nie przypadły do gustu członkom Komisji Edukacji Narodowej, a on był tu delegowany do Krakowa przez Komisję Edukacji Narodowej, nie spodobały się przede wszystkim biskupowi Michałowi Poniatowskiemu, bratu króla Stanisława Augusta, który wszak w tym czasie zastępował biskupa Ignacego Jakuba Masalskiego kierował pracami Komisji Edukacji Narodowej. To też nasz wizytator Akademii Krakowskiej musiał w roku 1780 zrezygnować z zamiaru narzucenia profesorom reformowanej Akademii Krakowskiej obowiązku prowadzenia badań w planowanych towarzystwach naukowych i ograniczyć się do wyznaczenia im określonych zadań dydaktycznych. My dzisiaj jesteśmy trochę skrzywieni, proszę Państwa, się okazuje, że rzeczywiście wydaje nam się, że zawsze profesorowie uniwersytetu byli obowiązani prowadzić badania. Otóż nigdy przez kilka stuleci nie wymagano bezpośrednio od nich pracy naukowo-badawczej w trakcie wykonywania zawodu na uczelni. Przed tak, no oczywiście, żeby zdobyć owe stanowisko. To dopiero właśnie za czasów Kołłątaja się pojawia. Ale idea prowadzenia badań naukowych przez mistrzów uniwersyteckich wciąż przecież była w Krakowie obecna. Kiedy też w roku 1809 włączono Kraków do Księstwa Warszawskiego, jednym z pierwszych zadań edukacyjnych, przed jakimi stanęły władze owego księstwa, stała się polonizacja zgermanizowanego po raz pierwszy, ale nie ostatni, przez Austriaków naszego uniwersytetu. Kołłątaj
Zwolniony po 8 latach z więzienia austriackiego, a niedawno z internowania w Moskwie, gdzie przesiedział internowany jako podejrzany o sprzyjanie Napoleonowi 7 miesięcy, otrzymał teraz od władz Warszawskiej Izby Edukacyjnej polecenie dokończenia zapoczątkowanej w 1780 roku reformy krakowskiej wszechnicy. I spod jego ręki teraz w 807 roku wychodzi dokument, w 809 roku wychodzi dokument zatytułowany Urządzenie Szkoły Głównej Krakowskiej. W dokumencie tym Hugo Kołłątaj przewidywał między innymi utworzenie na wzór Instytutu Francuskiego, to już istniała ta instytucja, spośród zatrudnionych w Uniwersytecie Krakowskim profesorów oraz z osób spoza uczelni, jak on to nazywa, Instytutu Akademickiego Krakowskiego, albo w skrócie Instytutu Krakowskiego, który miałby obok uniwersytetu prowadzić badania naukowe. Niestety także i ta inicjatywa nie powiodła mu się. Z różnych przyczyn Kołłątaj odmówił przyjęcia prezesury Instytutu, a nieporozumienia między władzami Szkoły Głównej Krakowskiej a Warszawską Izbą Edukacyjną sprawiły, że ostatecznie projekt ten upadł. Powrócono dopiero po raz trzeci do tego projektu właśnie w 1815 roku, kiedy to powołany został do życia nowy organizm państwowy pod nazwą Rzeczpospolitej Krakowskiej. Przypomnę, że 3 maja 1815 roku w Wiedniu trzy tak zwane mocarstwa opiekuńcze nad naszymi ziemiami doszły do porozumienia po wielu przetargach o utworzeniu tutaj Rzeczpospolitej Krakowskiej, Wolnego Miasta Krakowa wraz z okręgiem. I okazało się, że ten dokument pozwolił na pewną autonomię naszej uczelni. Ta autonomia z kolei sprawiła, którą otrzymali teraz profesorowie Szkoły Głównej Krakowskiej, że zdecydowali się natychmiast powrócić do tej koncepcji, o której mówił Kołłątaj dwukrotnie w 809 i wcześniej w 76 roku. Mianowicie Kołłątaj już nie żył, bo zmarł w lutym 812 roku. Ale teraz właśnie pojawia się grupa profesorów w naszej szkole głównej, która decyduje o powołaniu tej inicjatywy. Dwie osoby są w tym wypadku niezwykle ważne dla powołania do życia owego. To jest ten, w pierwszej kolejności Jerzy Samuel Bantkie, historyk literatury, językoznawca Bantkie, który przybył do Krakowa w 811 roku, został profesorem bibliografii, a zarazem dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, znajdującej się naówczas w Kolegium Majus. I on wspólnie z tym człowiekiem, o którym tu wiele razy będę dzisiaj mówił, z Walentym Litwińskim, decydują o wprowadzeniu pod obrady naszej Rady, naszego Senatu Szkoły Głównej Krakowskiej pomysłu, o którym mówiłem przed chwilą. Mianowicie 1 lipca 815 roku Litwiński na posiedzeniu, jak to nazywano wówczas, Rady Rektorskiej zgłasza wniosek o powołanie do życia Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie Krakowskim. Wniosek zyskuje jednomyślną aprobatę Rady i ta Rada zleca zmiankowanemu przed chwilą Jerzemu Samuelowi Bantkiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Wyzwolonych, przygotowanie statutu tego towarzystwa. Bantkie bardzo szybko uporał się ze zleceniem i już, proszę Państwa, 24 lipca, to w ciągu jednego niespełna miesiąca, zostaje ten projekt, statut zostaje wniesiony na posiedzenie Rady Rektorskiej i uchwalony. Dzięki temu już Rada Rektorska może przedstawić tę inicjatywę do władz naczelnych naszej Rzeczpospolitej Krakowskiej, czyli Komisji Organizacyjnej. I Komisja Organizacyjna Rzeczpospolitej Krakowskiej 9 grudnia 815 roku zatwierdza powołanie do życia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Statut przewidywał ograniczone powiązanie towarzystwa z uniwersytetem, z czego wynikała zasada, że po pierwsze wszyscy profesorowie Akademii Krakowskiej, czy tam Szkoły Głównej Krakowskiej, stają się członkami towarzystwa. Ale z członkami towarzystwa zostają także wszyscy profesorowie emerytowani uniwersytetu. Rektor uczelni z urzędu zostaje
prezesem towarzystwa. Przewidziano także wybory członków spoza grona profesorskiego uczelni. Między innymi spośród nauczycieli szkół średnich oraz, jak nazywano wówczas, pisano miłośników nauki, oddających się badaniom na własną rękę. Po tych teraz następuje całą zimę przygotowania i 25 lutego 1816 roku, jak wspomniałem na początku, odbywa się pierwsze uroczyste posiedzenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego ze Szkołą Główną Krakowską Złączonego, tak się nazywa całościowo. Oczywiście szukałem świadectw tego, rzeczywiście cała elita Krakowa wzięła udział w tym święcie. Mianowicie wydawana przez Jana Antoniego Maja w Gazecie Krakowskiej, ta Gazeta Krakowska odnotowała ten fakt. Nie będę go czytał, ale jest interesujący. Okazuje się, że w dniu 25 lutego o godzinie 12 rano, gdy znakomici goście, wszystkie magistratury Wolnego Miasta Krakowa, miłośnicy nauki, tudzież profesorowie uczący i wysłużeni tego uniwersytetu, będący członkami towarzystwa z powołania na ten uroczysty obchód, zaproszeni i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, piękny opis rozpoczęcia działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. To towarzystwo teraz rozpoczęło właśnie swoje posiedzenie w lutym, 25 lutego 1816 roku, bo zakładało przede wszystkim, że w statucie, że tak jak do dzisiaj jest to także w statucie Polskiej Akademii Umiejętności, odbywają się tak zwane plenarne posiedzenia, wtedy mówiono publiczne posiedzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, przynajmniej raz do roku, możliwie w rocznicę pierwszego zebrania, czyli możliwie to koło lutego, koło 25 lutego. Ale oprócz tego każdy z oddziałów, wydziałów, bo to różnie nazywano, ma obowiązek zorganizować mniej więcej co miesiąc zebranie prywatne, publiczne i prywatne. I na tych prywatnych profesorowie przedstawiają swoje referaty. Nie dostają żadnej w tym wypadku nagrody, poza jedną możliwością wydrukowania swojego tekstu w piśmie, czyli w roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, bo zostaje powołane pismo po raz pierwszy do życia. Natomiast to uroczyste posiedzenie zawsze odbywa się, proszę Państwa, z udziałem władz Krakowa, duchowieństwa wysokiego, także bywają delegaci z Wiednia i tak dalej. Proszę Państwa, trochę o następcach Litwińskiego, bo przecież czas biegnie, a zatem. Przypomnę tutaj te nazwiska, które Państwo, jak powiedział pan profesor Wyrozumski, z umiarkowanym zainteresowaniem oglądali na plantach w sierpniu, bo niektórzy byli poza, a zatem w kolejności, jak to byli rektorzy, którzy byli równocześnie prezesami towarzystwa. Sebastian Girtler, profesor medycyny sądowej. No ale warto dodać, szczególnie dzisiaj tutaj są profesorowie z uniwersytetu, że jest to twórca pierwszej katedry weterynarii w Krakowie. Dalej, Sebastian Girtl. Teraz generał Józef Załuski, wojskowy, który walczył u boku Napoleona, potem był adiutantem cara Aleksandra I. W czasie wojny rosyjsko-tureckiej dosłużył się stopnia generała i w tej randze wziął udział w powstaniu listopadowym. Okazuje się, że był mianowanym przez Nowosilcowa rektorem i prezesem towarzystwa. Najczęściej wyręczał go Girtler w tych swoich zajęciach. Trzeci z kolei to oczywiście botanik, słynny botanik Alojzy Rafał Esterreicher, syn Dominika Esterreichera, bo jeszcze jego ojciec, malarz, którego sprowadził Kołłątaj tutaj z Moraw, spotkał go w Rzymie, spotkał i zaprosił go tu do akademii, to jego ojciec jeszcze zupełnie inaczej się pisał, ale ten właśnie botanik zasłużony niezwykle w dziele prac przy ogrodzie botanicznym. Dalej, proszę Państwa, to Karol Hube, matematyk z Torunia. W młodości służył również w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-rosyjskiej w roku 792, a także w powstaniu kościuszkowskim. Dosłużył się nawet stopnia kapitana w dywizji generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Prowadził umysł ścisły, prowadził wykłady z matematyki wyższej, z jej zastosowań do fizyki, mechaniki i tak dalej. Dalej to
przepraszam, to Józef Wincenty Łańcucki, ksiądz. Początkowo był PR-em, potem się sekularyzował i był z czasem kaznodzieją w katedrze wawelskiej, a za wstawiennictwem księcia Józefa został także i archipresbitrem kościoła mariackiego. Zasłużył się i jest pamięć o nim dosyć duża, przede wszystkim jako ten mówca, który żegnał w roku 817, który w czasie pogrzebu księcia Józefa 23 lipca 817 roku wygłosił wspaniałą mowę pogrzebową, a także po nawieździe o śmierci Kościuszki, który zmarł w Solurze w Szwajcarii, też wygłosił słynną mowę ogłoszoną drukiem poświęconą, to w grudniu 11 grudnia 817 roku. Był także poetą i specjalnym utworem poetyckim uczcił uroczystość rozpoczęcia sypania mogiły naczelnika Kościuszki. Swoje miejsce w życiu Krakowa pierwszej połowy zajmuje także Antoni Mikołaj Matakiewicz, który pochodzi z Łańcuta, był profesorem prawa, był w latach wielbicielem wielkiej muzyki, który udzielał się nie w polityce, ale w dobroczynności, członek wielu stowarzyszeń dobroczynnych. Wspaniała postać i bardzo dużo można byłoby tu opowiadać o Macieju Józefie Brodowiczu, który w przeciwieństwie do poprzednika brał bardzo żywy udział w życiu politycznym i społecznym miasta Krakowa. Trzykrotnie był rektorem UJ-u wybierany i prezesem towarzystwa. Doprowadził do bardzo dobrej poprawy infrastruktury uniwersytetu, przede wszystkim na ulicy Wesołej, czyli na ulicy Kopernika, przenosząc tam klinikę. Za czasów jego przeprowadzono prace restauracyjne przy Kolegium Maius. Mnie osobiście on bardzo odpowiada. Proszę Państwa, może anegdotę, żeby Państwo nie zasnęli. Już kończę ten wywód, ale dodam tutaj, mianowicie on w 850 roku przeszedł na emeryturę. Przez 35 lat był emerytem. Życzę wszystkim nam, właśnie stypendystom w ZUS-u, żebyśmy dotrzymali się do tego. Zmarł w wieku 95 lat. Na 16 lat przed śmiercią, czyli w 869, sprawił sobie do mieszkania na ulicy Szczeleckiej 7. To jest niedaleko, ulica Szczelecka, wszyscy wiemy. Sprawił sobie trumnę z desek nieheblowanych sosnowego drzewa, którą przez 16 lat miał w swoim mieszkaniu. Zapisał w tym, że z kolei testamencie, co tam ma być ubrany w odpowiednią koszulę, którą mu mama jeszcze uszyła, dalej w garnitur takiego urzędnika wolnego miasta Krakowa. No i co więcej, najbardziej mnie ujął jedną swoją dyspozycją, mianowicie kazał sobie do trumny włożyć swojego ukochanego kanarka, wypchanego kanarka, ponieważ mam także kanarka, więc w związku z powyższym czekam. Proszę Państwa, Jan Kajetan Trojański, to łacinnik, filolog klasyczny, a także literaturoznawca, zajmował się głównie pisaniem słowników polsko-niemieckich, polsko-łacińskich i innych. Leon Laurysiewicz. To zadziwiająca historia, chyba jedyny w dziejach, ja nie wiem, ale możliwe, że to jest chyba jedyny rektor uniwersytetu, który był grekokatolikiem, równocześnie proboszczem parafii świętego Norberta tutaj z ulicy Wiśnej. Laurysiewicz, który był znakomitym przy tym teologiem, dziekanem wiele razy wybieranym i który zapisał się, znowuż taka może anegdotka, ale która chyba po raz pierwszy i nie wiem, czy nie jedyny, który prowadził wykłady darmowe dla słuchaczy głuchoniemych z Krakowa i okręgu. Na uniwersytecie właśnie Laurysiewicz znał język migowy i prowadził. Wreszcie, proszę Państwa, jeszcze Adam Szymon Krzyżanowski, prawnik, krakowianin z pochodzenia, był synem sekretarza królewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zapisał się przede wszystkim jako ten, który zorganizował zespół prawników do przetłumaczenia na język polski kodeksu Napoleona. Obecni na sali prawnicy na pewno zrozumieją wagę, bo to był dokument, który wszedł właściwie do całej Europy, kodeks Napoleona. Obejmował, właściwie regulował życie całej Europy. Florian
Tak, nie, to jest Józef Majer oczywiście jeszcze, bo o nim za chwileczkę będę wiele razy. Florian Sawiczewski, farmaceuta, który jeden raz był tylko rektorem wybranym, mieszkał tu w Rynku, miał swoją aptekę wielką, prowadził studia farmaceutyczne, ale jak został wybrany rektorem, to oddał właśnie Majerowi kierownictwo prac w towarzystwie. Nie był bezpośrednio prezesem. Podobnie zresztą jak Piotr Łukasz Bartynowski, który był najpierw mianowany kuratorem, a potem rektorem wybrany po tym okresie drugiej germanizacji naszej uczelni i który również nie przewodniczył już, ale był rektorem uniwersytetu. Wreszcie, proszę Państwa, o ostatnim czy przedostatnim, mianowicie Franciszku Wężyku, o którym jeszcze będę mówił, to jest ten, który zbudował ten gmach, w którym znajdujemy się, który ma tu piękną na dole tablicę, o którą toczono wielkie boje. Jak tam ma paść po informacjach, kim był, czy budowniczym, czy go współbudowniczym, mniejsza, zostawmy. Proszę. No mamy tam portret, bo to był ten wielki właśnie, tego, tylko pan prezes go ukrył z tyłu. Proszę Państwa, Towarzystwo Naukowe. Tak to sobie wymyśliłem drugą część. Mianowicie na łaskawym chlebie uniwersytetu. W staropolskiej tradycji powszechnym zwyczajem była obecność w domu szlachcica, bądź niekiedy arystokraty, przyjaciół, bezdomnych przyjaciół, wojskowych weteranów, wysłużonych oficjalistów, a nie rzadko ubogich krewnych, którzy otrzymywali dożywotnio tu swój kąt z wyżywieniem. Ich pozycja była z góry określona, bardzo często upokorzająca. Wiele wskazuje na to jednak, że powołane przed chwilą, przywołana historia powstania przy Uniwersytecie Krakowskim nasze Towarzystwo Naukowe Krakowskie, przez kilkadziesiąt lat ściśle związane z uniwersytetem, znalazło się od samego początku w roli takiego ubogiego krewnego, upokarzającego trochę. I okazuje się, że to nie przypadek. Okazało się, że przez kilkadziesiąt lat skazane było na łaskę i niełaskę władz uczelni. Jest rzeczą znamienną, że nie posiadało swojego lokalu, że kancelaria jego znajdowała się zazwyczaj w mieszkaniu prywatnym kolejnych sekretarzy. Sekretarzami byli profesorowie Paweł Czajkowski, poeta zresztą, Ferdynand Kojsiewicz, Józef Kreml. Wprawdzie od 1940 roku zaczęło powstawać własne archiwum towarzystwa, formalnie przecież dopiero po zerwaniu więzów z uniwersytetem w roku 1956 w towarzystwie pojawiły się własne jednostki archiwum, czyli biblioteka, archiwum, Muzeum Starożytności. Najważniejszą formą, jak powiedziałem, były zawsze tak zwane działalności towarzystwa, były zebrania publiczne i prywatne. Prywatne odbywały się w różnych lokalach. Ale chciałbym powiedzieć, gdzie, bo nikt nie zadał pytania wcześniej, to się nie ukrywam, że się ucieszyłem. Jak przeglądałem całą właściwie literaturę przedmiotu, nie znalazłem, że ktokolwiek zajął się, a gdzie oni się spotykali, gdzie obradowali. No, jak na ubogich krewnych musieli gdzieś mieć. Najpierw oczywiście, proszę Państwa, to była jeszcze nie tu. To była pierwsza siedziba, Bursa Jagiellońska i Bursa Filozofów, gdzie była pierwsza siedziba szkoły średniej przy Uniwersytecie, późniejszej Szkoły Nowodworskiego. A to jest gmach Szkoły Nowodworskiego, czyli Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to właśnie początki w ogóle naszego towarzystwa wiążą się z tym budynkiem. Bo w tej sali amfiteatralnej, była główną salą reprezentacyjną ówczesnej Szkoły Głównej Krakowskiej w 1815 roku. Świadczy o tym między innymi to, o czym nie wiem, czy medycy na sali pamiętają, że to właśnie w tej sali Senat Szkoły Głównej Krakowskiej przyjmował wizytującego Kraków i nasz Uniwersytet Króla Saskiego, a zarazem księcia warszawskiego Fryderyka I Augusta Wettyna w 810 roku, że w tej sali tutaj tegoż kolegium także nastąpił wielki akt wręczenia władzom miasta Krakowa konstytucji narzuconej naszemu miastu. Ta uroczystość odbyła się 11 września 18 roku. Historia tej sali nie jest właściwie szerzej znana. To jest dzisiejszy widok Kolegium Medicum. Na pierwszym piętrze, chodzi o tę salę na pierwszym piętrze,
w tym budynku. Proszę Państwa, no to jest właśnie ta sala, trzeba tutaj dodać, budynek ten i szkoła, która tu się mieściła wówczas, została powołana do życia, ta szkoła, w 1588 roku. Najpierw była w Bursie Jerozolimskiej, potem w Bursie Filozofów, a wreszcie w 617 roku sekretarz królewski Bartłomiej Nowodworski przekazał 8 tysięcy złotych polskich na rzecz tej szkoły. Kilkanaście lat później, w 630, fundację tę wsparł donacją 30 tysięcy złotych nauczyciel synów króla Zygmunta III, Gabriel Prewancjusz, któremu król nasz nadał szlachectwo i nazwisko Władysławski. Dzięki tym i innym funduszom przy ulicy Świętej Anny, ta ulica dawniej się zwała ulicą Żydowską, okazuje się, zbudowano ów gmach, o którym tutaj mówię, ten gmach. I w tym gmachu, zwanym często Kolegium Nowodworsko-Władysławskie, główna sala, to przez całe stulecia nie była aula, proszę Państwa. To była sala modlitw, to było oratorium. To aż do czasów Kołłątaja było oratorium z ołtarzem i z, oczywiście z możliwością tylko właśnie uczniowie. A uczniów nie było mało. Na przełomie XVIII-XIX wieku uczyło się w tym 1100 kilkudziesięciu uczniów. Okazuje się, że to było oratorium. Ale wystrój tej sali był zupełnie wyjątkowy. Proszę Państwa, dotarłem do takiego tekstu, jak w bibliotece lubię siedzieć. I w związku z tym dotarłem do takiego tekstu Wojciecha Eliasza, Walerego Eliasza, malarza, który był nauczycielem rysunków tam. I on zrobił w 880 roku piękną taką broszurkę, wydał, jest to jedyny egzemplarz w Jagiellonce, jak wyglądała sala właśnie ta i opisał historię tej sali. Proszę Państwa, nie dosyć, że to była sala jako oratorium, które zostało w 1776 roku przed decyzją Kołłątaja prawdopodobnie przekształcone już, kazał Kołłątaj, modlić się, pójdziecie na drugą stronę ulicy do uczniów i profesorów, czyli do Świętej Anny. A tu będzie to sala wykładowa. I ta sala, w tej sali odbyło się pierwsze posiedzenie i w kolejnych latach odbywało się w tej sali. Wisiało tam, proszę Państwa, 36 potężnych portretów królów, powiem tak, Bartłomieja Nowodworskiego, królów polskich, Jana III Sobieskiego, który był przecież uczniem w młodości. Dalej, Władysława IV, Zygmunta III, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wisiały tam portrety wysokich dostojników państwowych, Jerzego Ossolińskiego, Jerzego Lubomirskiego. Także świetnie zapisany w dziejach biskupów krakowskich, Oleśnicki, Łubieński, Piotr Tylicki, Gębicki. Jednego płockiego, Andrzeja Noskowskiego, fundatora Kolegium Pułtuskiego. Proszę Państwa, w czasach tych, gdy w sali amfiteatralnej odbywały się spotkania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, wisiał także jeden portret, o którym trzeba byłoby osobno tu opowiedzieć, Tadeusza Kościuszki. I nagle się okazuje, że ten portret, który tam wisiał, bo to większość tych portretów to było 2 metry wysokości, to było całe 3 ściany, obejmowała ta wielka galeria. Okazuje się, że był tam także Tadeusz Kościuszko. Ale w 853 roku, kiedy zawitały nad Krakowem wielkie chmury germanizacji za czasu Antona von Bacha, premiera rządu, właściwie ministra spraw wewnętrznych, który zadecydował, że wprowadzi język niemiecki do uniwersytetu, w ogóle do życia, do edukacji, także do sądownictwa. I nagle znalazł się dyrektor. Nie udało mi się znaleźć jeszcze informacji, jak się nazywał. Zdjął portret Kościuszki, ukrył go pod schodami, a na to miejsce powiesił Franciszka Józefa I. Okazuje się, że jednak obraz ten nie przepadł, bowiem uratowało go 2 profesorów tej szkoły, ksiądz Franciszek Staroniewicz i Jan Steczkowski, późniejszy profesor matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odnowiony w 880 roku, Tadeusz Kościuszko wrócił też tam, ale już cesarza nie zdjęto. Co więcej, w 80 roku już tam były jeszcze Franciszek I, czyli poprzednik Franciszka Józefa I, i było 2 carów, Mikołaj I i Aleksander I. Co się z nimi stało, to nie miejsce tu, żeby dobra. Proszę Państwa, w roku 822, po 7 latach, okazuje się, że to są ci królowie,
Okazuje się, że nagle decyzja zapada. Przenosimy posiedzenia publiczne do Collegium Maius. Tak wyglądało Collegium Maius pod koniec 8, według pani Kosteckiej. Tak w 1862, niestety nie znalazłem starszego, to już jest po przeróbkach Kremera Karola. Tak wyglądało w 69 roku. Rzecz w czym? Że tutaj muszę się odwołać do tekstu. Jeśli jeszcze państwa nie znudziłem, ale nie widzę na razie, żeby zasypiali. Państwo, mówię donośnym głosem. Proszę państwa, okazuje się, że po wizycie w 787 roku króla Stanisława Augusta, po 33 latach od wejścia na tron Polski, król wreszcie zdecydował się przyjechać do Krakowa i odwiedzić uniwersytet. Ja nie mam serca do tego króla, chociażby z tego powodu. Pomijam jego inne różne grzechy. Ale jeśli Stanisław August Poniatowski do Krakowa po raz pierwszy, do dawnej stolicy, zjeżdża po 33 latach od wyniesienia na tron, i to tylko dlatego, że go wiodła ta trasa z Ukrainy ze spotkania nieudanego z Katarzyną II. No, nie mogę się przekonać do niej. Otóż okazuje się, że ten uniwersytet, tak, kolegium Maius popada w ruinę powoli. Profesor Chwalba tak ładnie to opisał, co się stało pod koniec XVIII wieku. Po pierwsze, że wprowadzono do naszej auli, Collegium Maius, zboże. Mianowicie to stał się skład dla zboża dla wojska austriackiego. 798 rok. Collegium Maius, a sala jagiellońska, czyli nasza dzisiejsza aula, to jest skład zboża dla wojska. Co więcej, jak pisze Chwalba, piękna niegdyś sala niszczała, okna butwiały, przez dziury w dachu wpadały gołębie, nowi faktyczni gospodarze obiektu. Nie było pomysłu ani środków finansowych, żeby coś z nią zrobić, aż wreszcie na początku XIX wieku o jej remont zaczął zabiegać kanonik krakowski, rektor ksiądz Sebastian Sierakowski. Piękna to postać, kontrowersyjna, ale piękna, jak powiadam, ja coraz to bardziej się pada w zachwyt, jak spaczę w naszą przeszłość. To byli ludzie, którzy mieli pomysły, którzy mieli, powiedzmy, których nie można jednorazowo jakoś tam zakwalifikować. Ksiądz Sierakowski był architektem z powołania, bardzo dobrym rysownikiem, który równocześnie różne pomysły miał, jak urządzić rynek. Na przykład na czterech rogach rynku ustawić potężne fontanny, które będą fontannami, a równocześnie dadzą wodę ludności. Albo też, co zrobić z katedrą wawelską. Całą fasadę zaprojektował, że trzeba zmienić na styl klasyczny. Wiele takich przedsięwzięć. Ale na przykład w 823 roku wymyślił, a cóż będą mnie obchodzić moje władze duchowne, które wprowadziły pisma Mikołaja Kopernika jako zakazane. Wobec tego w kościele świętej Anny zaprojektował i zlecił wykonanie pierwszego pomnika w kościele do tego Mikołaja Kopernika. Właśnie tam w lewej nawie, jak państwo wejdziecie do świętej Anny, znajduje się ta tablica jego projektu. Otóż tenże wpadł teraz. Trzeba najpierw odrestaurować budynek główny, czyli Collegium Maius, a w nim salę jagiellońską, jak ją zwano. I rzeczywiście pozyskał najpierw trochę pieniędzy, niewiele, 4000 złotych, ale zrobił strop, przynajmniej podtrzymał. A w 821 zwrócił się do Litwińskiego, Sierakowski, z prośbą, ażeby mu, no to jeszcze też dziedziniec ówczesny z taką ładną studzienką, proszę państwa, to jest ten właśnie Sierakowski. I okazuje się, zwrócił się do Litwińskiego, wówczas rektora i prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, ażeby zgodził się na ozdobienie sali jagiellońskiej, naszej auli, według jego pomysłu, według jego powiedzmy, programu ikonograficznego, który sobie zaprojektował. Powiedział Litwiński, zgoda, ale warunek jeden. Ja nie mam pieniędzy. Oczywiście powiada, ja to na własny koszt. I teraz, proszę państwa, następuje coś pięknego. Mianowicie nasz Sierakowski umawia się z najbardziej cenionym naówczas malarzem krakowskim Michałem Stachowiczem, że ten mu przedstawi projekt, a ten wykona.
Michał Stachowicz. I rzeczywiście tak się stało. Proszę Państwa, w ciągu jednego niepełnego roku Michał Stachowicz wymalował całe wszystkie ściany, łącznie z wokół tych ściany kolegium. Tutaj Państwo macie na bokach jeszcze takie niebieskie resztówki tego, tych fresków wymalowanych przez Michała Stachowicza. Co to było za... Bo dzisiaj to oczywiście od czasów Karola Estreichera juniora wszystko się zmieniło, ale zostały jeszcze tutaj przy oknach te resztki. Co to było, proszę Państwa? To była taka księga dziejów Akademii Krakowskiej w 11 wielkich obrazach i kilkudziesięciu mniejszych. Okazuje się, że od założenia do czasu potopu szwedzkiego. Okazuje się, że artysta namalował na to 43 portrety królów, uczonych, dobrodziejów Akademii, które umieścił w medalionach nad oknami. Dzieło jednak to nie zachowało się. Kiedy przygotowywałem bodaj 2 lata temu wykład inauguracyjny na uniwersytecie na rozpoczęcie roku jubileuszowego, dotarłem do zachowanych w zbiorach graficznych Biblioteki Jagiellońskiej szkiców, które wykonał właśnie Stachowicz. No, naprawdę interesujące oczywiście. Wiele jest tam fantazji. To oczywiście niepewne są. No, na przykład to zadziwiająca historia, że ten cykl historii Uniwersytetu rozpoczyna się od obrazu przedstawiającego Witelliona, to był taki w XIII wieku astronom, Witelliona, myślnik Twardowskiego, bo to Twardowski był, który ogląda przez lunetę z kopca księcia Krakusa zaćmienie słońca. Oczywiście, a powiedzmy, pełna, ładna historyjka, fikcyjna, wymyślona, która została tutaj prowadzona. Ale co jest znamienne, że ta sala została ozdobiona. Do końca roku została ozdobiona. I w roku następnym, w 22, pierwsze zebranie publiczne odbywa się już w sali Jagiellońskiej Uniwersytetu w Kolegium Majus. Dla polonistów, bo są na sali poloniści, nawet niektórzy słuchają z dużym zainteresowaniem, informuję, że jest w Jagiellonce zachowany rękopis Pawła Czajkowskiego, wielkiej epopei pod tytułem Sala Jagiellońska, epopeja złożona z 11 pieśni, co najmniej jak Iliada. Nie wydana do dzisiaj, tylko 1/6 pieśń została ogłoszona w pamiętniku rocznika. Proszę Państwa, i tak to zaczyna się w sali naszej Jagiellońskiej. W sali Jagiellońskiej oczywiście to tutaj. Sala Jagiellońska jednak w roku 1939 zapada decyzja władz Uniwersytetu o tym, że trzeba będzie przebudować całkowicie rozlatujący się w gmachy. Karol Kremer, architekt miasta Krakowa, szef Wydziału Budowlanego, rozpoczyna wielkie prace budowlane. I wówczas to za zleceniem Józefa Majera zresztą. I okazuje się, że wówczas trzeba coś zrobić i gdzieś znaleźć miejsce dla naszego bezdomnego wciąż Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. I dzięki temu właśnie człowiekowi okazuje się, że takie miejsce zostaje znalezione. Józef Majer, ówczesny rektor, ale także za chwileczkę o Kremerze. Otóż decyzja zapada. Skoro nie ma, bo to prace trwają tutaj, to w 1949 roku zapada decyzja o tym, ażeby Towarzystwo Naukowe Krakowskie mogło się zmieścić w jednym z najstarszych budynków Collegium Juridicum przy ulicy Grodzkiej, przy placu Marii Magdaleny. Tym na pierwszym piętrze, na dziedzińcu, to jest wejście, a to jest ta sala, projekt tej sali. W czym jednak rzecz? To jest sala na pierwszym piętrze, jak Państwo wejdziecie na ten dziedziniec, to po drugiej stronie od ulicy Kanoniczej na pierwszym piętrze. Dzisiaj tam jest, proszę Państwa, taka sala pod imienia Landskorońskiej, Karola i Karoliny Landskorońskiej. Otóż tu się okazuje, że ta sala wyposażona zostaje odpowiednio i w nauce tak się okazuje, że ta własna sala, to już jest pierwsza decyzja o przyznaniu lokalu towarzystwu na własność. Uniwersytet go wyposaża według tego planu. Ale żeby było ciekawiej,
To wcale nie jest taka chyba prawda, że to jest decyzja tylko i wyłącznie od oddaniu. Prawda, że to Majer podjął tę decyzję. Mianowicie, w moim przekonaniu głębokim, przynajmniej na podstawie tych materiałów, do których dotarłem, wygląda mi na to, że to nie kto inny, ale inicjatorem przekazania tej dużej sali był Józef Kremer, który to Kremer, sławny w końcu filozof, historyk sztuki, profesor uniwersytetu, od roku 1948 był sekretarzem Towarzystwa Naukowego. I okazuje się, że a w tym czasie, według nowego statutu, jak wspomniałem, pojawia się coraz więcej materiałów archiwalnych, zbiory pojawiają się także przekazywane do towarzystwa. I teraz wszystko mi na to wskazuje, proszę Państwa, że ta sala do roku 1849 była we władaniu, proszę Państwa, ni mniej, ni więcej, tylko Urzędu Budownictwa Miasta Krakowa. A szefem Urzędu Miasta Krakowa był Karol Kremer, brat młodszy, brat Józefa. Moja hipoteza jest prosta. Bracia dogadali się, że wyprowadzony zostanie urząd budowlany z tego budynku. Kremer Karol, który prowadził wielkie prace restauracyjne, przygotowuje salę dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, w którym sekretarzem generalnym jest Józef Kremer, jego starszy brat. Czy jest to hipoteza? Nie mam dokumentów poza koincydencją materiałów, do których dotarłem. Proszę Państwa, i teraz ta sala znowuż jest pięknie zaaranżowana. Według opisów, do których dotarłem, 36 pięknych obrazów tam zostało umieszczonych w tej sali, głównie pochodzących ze zbiorów uniwersytetu. Ale są to w zdecydowanej większości uczeni wywodzący się z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Sebastian Patrycy, Hozjusz, Kopernik, Wadowita, Konarski, Brożek, Kremer i tak dalej, Górski. Cała 36 portretów. Ta siedziba już jest własną. Ale niestety nie na długo, na 3 lata zaledwie, proszę Państwa, ta siedziba jest własną dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego na pierwszym piętrze. Bowiem w 1952 roku na mocy decyzji, które wprowadzał minister spraw wewnętrznych, niestety tak to bywa z ministrami spraw wewnętrznych także i dziś, że podejmują decyzję nawet w imieniu premiera. Okazuje się, że Aleksander von Bach decyduje o pełnej germanizacji szkolnictwa w Austrii, a równocześnie pełnej i wtedy, to jest za wcześnie, i Aleksander von Bach równocześnie wtedy zapada decyzja o tym, że o zawieszeniu w ogóle. Wydany zostaje decyzja władz w 1952 roku, 26 listopada, cesarski patent dotyczący stowarzyszeń, który żąda, właściwie doprowadził do przerwania na 4 lata działalności towarzystwa. Od listopada 1952 do 1956 roku towarzystwo właściwie nie zostało rozwiązane, ale nie ma prawa prowadzenia jakiejkolwiek działalności. W tym czasie okazuje się, że statut zostaje wreszcie przygotowany. I kolejna wersja w 1956 roku w maju zostaje przyjęta. Ale rzecz w czym? Że według tego nowego statutu z 1956 roku towarzystwo nie może mieć żadnej więzi z uniwersytetem. Musi być całkowicie samodzielne. I wówczas pojawia się, nie może przebywać w gmachu uniwersytetu, bo zrywa formalnie związki. O tym zerwaniu związków jeszcze za chwileczkę. I co się wówczas dzieje, proszę Państwa? Po 1,5 roku poszukiwaniach trwających, wtedy rzeczywiście pojawia się nowy pomysł. Mianowicie wyprowadzenia towarzystwa z tej sali, którą oddano tylko do jego włodarzenia w Collegium Juridicum. Mianowicie, tak to muszę tutaj dodać, tak się składa, że w 1948 roku na dalekiej Ukrainie odnaleziono, nie wiem czy rzeczywisty, czy też nie, wciąż trwają dyskusje, światowita, słynnego światowida czy światowita. Odnaleziono.
W 1951 roku przywożą go do Krakowa i zostaje przez Mieczysława Potockiego przekazany naszemu towarzystwu. Że wobec powyższego to wprowadzenie, a równocześnie inne dary sprawiają, że rozpoczyna się wielkie przygotowanie do tak zwanej wystawy starożytności. Wystawa starożytności zostaje zorganizowana, proszę Państwa, w Pałacu Lubomirskiego. To jest właśnie ten światowid ze Zbrucza. To jest wiele takich afiszy pojawiło się wówczas o tej wystawie starożytności. W 1958 roku zorganizowana owa wystawa. W tym pałacu na ulicy Świętego Jana 15. Została owa wystawa zorganizowana pod koniec roku. W pierwszych dwóch tygodniach jeszcze 1959 się odbywała. Ale wystawa się kończy. Książę Jerzy Lubomirski, coś z tym pantem trzeba zrobić. I wówczas pojawia się na horyzoncie, niestety potomka na sali nie widzę jego, mianowicie pojawia się Paweł Popiel. Paweł Popiel, który tutaj był człowiekiem, właścicielem kamienicy leżącej po drugiej stronie ulicy Świętego Jana, czyli Świętego Jana 20. To jest kamienica o wielkich tradycjach naukowych. Bo tak się składa, że pod koniec XVIII wieku zamieszkał tam nie kto inny na kilkanaście lat, tylko niejaki Hugo Kołłątaj. Stąd ta kamienica zwana była kamienicą kołłątajowską. Potem, kiedy już w 817 roku kamienicę, jeszcze wcześniej, w 812 roku wynają tę kamienicę, zaraz, bo o tej kamienicy mówię, Jana 20, wynają tę kamienicę, sprzedał w 91 roku Kołłątaj tę kamienicę, sprzedał nieznanemu mi zupełnie człowiekowi Benoege, pułkownikowi. Ten z kolei sprzedał Mariannie i Ignacemu Wielogłowskim. U Wielogłowskich wynajął w 812 roku mieszkanie nasz Walenty Litwiński, rektor i równocześnie prezes tego. I zamieszkał tutaj aż do śmierci mieszkał, do 23 roku. Teraz okazuje się, że w 817 roku kamienicę zakupili właściciele Ruszty pod Krakowem, czyli Zofia z Badenich i Konstanty Hościak-Popielowie, rodzice Pawła Popiela. Paweł Popiel oferuje tę kamienicę na siedzibę Towarzystwa Naukowego. Za darmo wynajmuje tę kamienicę. Ona do dzisiaj tak wygląda. Dzisiaj to jest jej widok dzisiejszy, ale niewiele się różni od tego. Okazuje się, że do tej kamienicy przeniesiono wszystko, kancelarię, przeniesiono archiwum, przeniesiono zbiory z tej wystawy starożytności. Jednym słowem, to jest siedziba jeszcze nie własna, ale siedziba Towarzystwa Naukowego. I wreszcie, proszę Państwa, pojawia się pod koniec już lat 60. Pojawia się kolejna rzecz. Mianowicie w roku 60., tu muszę dodać, w 60 roku został powołany na prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego ten właśnie nasz poeta Franciszek Wężyk. Franciszek Wężyk, który nie był związany z uniwersytetem już, ale który był człowiekiem bardzo zamożnym. No, do dzisiaj można jechać do Minogi koło skały, zobaczyć, tam jeszcze pozostał pałac w Minodze Wężyków. Okazuje się, że Wężyk, powołany na ten urząd w 1956 roku, prezesa towarzystwa, zaraz w 1957 roku zgłasza projekt: zbudujmy sobie własną siedzibę wreszcie dla towarzystwa. No i tak dochodzimy wreszcie do naszego budynku. Okazuje się, że pomysł zostaje podchwycony natychmiast przez Antoniego Zygmunta Helcla, który ofiaruje natychmiast 5000 złotych greńskich. Ale nie tylko on, bo się okazuje, to jest właśnie inne zdjęcie Franciszka Wężyka, że pojawiają się inni także, donatorzy. Miał niezwykłą właściwie możliwość Wężyk pozyskiwania właśnie fundatorów. Okazuje się, że nie był pierwszym poetą przecież w tym towarzystwie. Ja może przypomnę, bo polonistów jest grupka, że w 28 roku
został członkiem naszego towarzystwa naukowego niejaki Kazimierz Brodziński, w 1948 roku Zygmunt Krasiński, Wincenty Pol, Józef Ignacy Kraszewski, Józef Korzeniowski, a w roku następnym, 1949, pewien poeta z Paryża nazywał się Adam Mickiewicz. Otóż teraz się okazuje, że teraz nasz Wężyk, tutaj mieszkający pod Krakowem, zgłasza projekt Zbudujmy własny gmach. I rzeczywiście, proszę Państwa, projekt szybko dzięki jego zabiegom znajduje wsparcie. Najbardziej mi się w tym wypadku, muszę powiedzieć dwa zdania, jak Państwo wytrzymają jeszcze, zaraz Helcel, o tego właśnie. To jest Piotr Moszyński, proszę Państwa. Piotr Moszyński, Sybirak, człowiek, który przesiedział wiele lat na Syberii za tak zwane knowania w obronie ojczyzny. Okazuje się, że po powrocie był bardzo bogaty. To był człowiek mecenas, to był człowiek wielkiego serca. W wielu miejscach Krakowa można znaleźć dowody jego działalności. Otóż ten Piotr Moszyński na wieść o tym, że Franciszek Wężyk chce zbudować sobie tutaj wreszcie siedzibę towarzystwa, kupuje te trzy działki, te trzy kamienice, właściwie po wypalonych kamienicach na rogu naprzeciwko kościoła świętego Marka. Tu były trzy kamienice. Moszyński wykupuje i ofiarowuje towarzystwu zastrzeżenie. Przekazuje towarzystwu naukowemu krakowskiemu pod warunkiem, że tu stanie siedziba własna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. I dzięki tego typu ludziom, jak Moszyński, jak Helcel, jak Wężyk, który mniej więcej chyba według moich obliczeń, bo tam było opracowanie jest bardzo szczegółowe, chyba pani Stachowskiej na temat jak to budowano, ten budynek, co najmniej połowę pieniędzy włożył to Wężyk. Ale miał ogromny majątek, to go za niewiele ubyło. I proszę Państwa, w ten sposób powstała wreszcie ta siedziba Akademii dzisiaj nasza, ale wtedy Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W ten sposób doszedłem już do przedostatniego momentu, ale króciutko już teraz. Proszę Państwa, i tak powstała siedziba. No, ciekawostki, które przywołuję, ale myślę, że no, jak popatrzymy na dzisiejszy gmach, dzięki panu prezesowi tak pięknie wygląda tutaj przecież elewacja, no to przecież to warto aż pomyśleć o tym, że to nasi przodkowie z własnych zasobów przekazywali. Proszę Państwa, i teraz co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że dochodzi do rozwodu. Jak powiedziałem, już to rozwód nastąpił. Przepraszam, to już idę dalej, bo tutaj omówiłem sobie już wcześniej, w 1956 roku. Dlaczego doszło do rozwodu, to muszę jednak dodać. Proszę Państwa, nie tylko dlatego, że zaczęło ciążyć towarzystwu to małżeństwo z uniwersytetem. Szczególnie na początku lat 50. Uniwersytet łącznie z administracją zostaje prawie w całości zgermanizowany. Wszystkie zajęcia, tylko trzech profesorów prowadziło wykłady po polsku. Reszta, ale nie były obowiązkowe. Reszta musi prowadzić w języku niemieckim. Co więcej, okazuje się, że uniwersytet, oczywiście część profesorów już w 1953 roku, Wincenty Pol, Małecki i inni, zostają wyrzuceni. Gołuchowski specjalnie jedzie 31 grudnia 1952 roku do Krakowa z Wiednia i przywozi wypowiedzenia czterem znakomitym profesorom, wyrzuca ich z dnia na dzień. Dlatego, że no powiedzmy to inny temat, ale się okazuje, że sprowadzani zostają do uniwersytetu profesorowie nieznający języka polskiego z Austrii bądź z Niemiec, bez jakiegokolwiek przygotowania. I w tej sytuacji jest to ciężar dla towarzystwa. A towarzystwo na podstawie statutu ma pełne prawo uprawiania nauki w języku polskim. Co więcej, ma pełne prawa prowadzenia badań nad językiem, a także w różnych dziedzinach, ale w języku polskim. Wydawać zaczyna nowe czasopisma. Jednym słowem, to towarzystwo staje się ostoją polskości tutaj. Stąd ta decyzja o zerwaniu, która zostaje wówczas przywołana. No i kończę już, proszę Państwa, koniec, który był początkiem. Pierwsze publiczne, jak powiedziałem, posiedzenie Towarzystwa Naukowego odbyło się 25 lutego 1816 roku. Było to towarzystwo, było zebranie owiane niepewnością co do dalszych losów tej instytucji. Ostatnie zebranie Towarzystwa Naukowego odbyło się 29 kwietnia 1872 roku.
Ale to ostatnie upłynęło w atmosferze radosnej. Wszyscy zebrani wiedzieli bowiem już wówczas, że towarzystwo wprawdzie formalnie przestaje istnieć, ale zastępuje go Akademia Umiejętności. Instytucja o wyższej randze na wzór Akademii Umiejętności Austriackiej, która została powołana do życia w 1847 roku, która będzie reprezentacją oficjalną polskiego świata naukowego. Rzeczywistością stawało się marzenie Józefa Majera, prezesa towarzystwa, który po raz ponawiał zabiegi u ówczesnego premiera rządu austriackiego, który wykazał wiele dobrej woli, właśnie Alfreda Potockiego, ale także u innych dostojników wiedeńskich, po to, ażeby powołać do życia Akademię Umiejętności. W dniu 16 lutego zostaje fakt ten potwierdzą nadesłany z Wiednia na ręce prezesa Majera, napisany po polsku, jak podkreślają autorzy, list arcyksięcia Karola Ludwika informujący, że w dniu 16 lutego 72 przez cesarz Franciszek Józef I zatwierdził statut nowej akademii. W czasie kwietniowego historycznego posiedzenia zamykającego dzieje naszego Towarzystwa Naukowego prezes Majer składa sprawozdanie z wykonanych prac dotychczasowych. I równocześnie informuje, że Kancelaria Wiedeńska Protektora Akademii Umiejętności będzie od dzisiaj urzędować po polsku. To jest również wobec zastanawiające. Oczywiście ta informacja, którą przekazuje na tym zebraniu Józef Majer, wywołuje entuzjazm. Na wniosek profesora Juliana Dunajewskiego wszyscy dziękują Józefowi Majerowi. Zostawię już na boku ten piękny cytat tutaj, jak to wszyscy, jak zaczął ronić łzy, nawet nasz wywołały łzy w oczach czcigodnego prezesa i prawdziwy zapał zgromadzenia w oddaniu mu należnego uznania, które się grzmiącymi objawiło oklaskami. Po tym ostatnim publicznym zebraniu towarzystwa postanowiono przystąpić do wyboru członków Akademii Umiejętności. 11 maja 72 połączone dwa oddziały nauk prawnych, tylko jeszcze jedna strona, profesorze, jeszcze nawet nie cała. 11 maja dwa oddziały wybierają czterech. W lipcu 72 zostają zatwierdzeni przez cesarza członkowie Akademii i ci wybierają z kolei 24 kandydatów, spośród których cesarz wybiera 12. Decyzja cesarska z 18 października zapada o tym, że obowiązki prezesa będzie pełnił profesor Józef Majer. 5 tygodni później, 24 listopada 72, cesarz decyduje o tym, że sekretarzem generalnym Akademii Umiejętności będzie Józef Szujski. W ten sposób spełnione zostają wszelkie wymogi dla zorganizowania uroczystości otwarcia Akademii Umiejętności. Ale zanim jeszcze do tego doszło, do tej uroczystości otwarcia, w dniu 18 lutego w 73 roku, w przeddzień 400 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, zorganizowane jest pierwsze posiedzenie Akademii Umiejętności dla uczczenia i przy tej okazji ten pomnik pięknie stojący tutaj, ofiara hołdu, zostaje odsłonięty. Jest to dar pani Potockiej. Dopiero w dniu 7 maja odbywa się oficjalne inauguracyjne posiedzenie Akademii z udziałem osobistym protektora arcyksięcia Karola Ludwika. W ten sposób zostaje dzięki decyzji cesarza Franciszka Józefa, dzięki wstawiennictwu protektora Akademii, czyli arcyksięcia Karola Ludwika, zostaje Akademia otwarta. 7 maja 1873 roku, jak namalował nam Juliusz Kossak, odbywa się oto pierwsze zebranie inauguracyjne z udziałem właśnie gości dostojnych. Przemawia chyba prezes Akademii pierwszy, czyli Józef Majer. No wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Dziękuję serdecznie.
Proszę Państwa, dostaliśmy w wielkiej pigułce, czy też pigule, to wszystko, o czym przez dwa dni będziemy tutaj debatować, jak zwykle ze swadą i w sposób niezwykle interesujący. Pan profesor Ziejka nam to przedstawił w imieniu nas wszystkich, także Dziennika Polskiego, bo który tutaj z nami współorganizuje i współfirmuje tę kawiarnię naukową. Panu rektorowi serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, ja dyskusji nie przewiduję, bo jeszcze nie koniec naszego wieczoru. Zapraszamy Państwa serdecznie na lampkę wina i na obejrzenie, już bez oficjalnego otwarcia, na obejrzenie wystawy, która nosi tytuł, ja go już dzisiaj przeczytałem i zapomniałem, Gdy jedna myśl rodzi drugą. Bardzo dziękuję i zapraszam piętro niżej. Pani doktor Majkowska, tutaj obecna, organizowała, patronowała wystawie. Jeżeli ktoś z Państwa zechce uzyskać jakieś bliższe informacje, to myślę, że tam tak kuluarowo będzie to możliwe. A jeżeli Pani zechce coś powiedzieć, a nam się uda tam zapewnić warunki do słuchania, no to nie, oczywiście będzie Pani mogła. Dziękuję bardzo. Thank you.